To jest na pewno dla mnie ogromne wyzwanie, chyba największe w moim życiu i mojej służbie, dwustoletniej służbie w Państwowej Straży Pożarnej. To jest moja komenda, tu służyłem od zawsze w tej komendzie miejskiej i myślę, że wspólnie z samorządami, z komendantem wojewódzkim damy sobie radę, żeby poziom bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny był na najwyższym poziomie. 4 maja to Dzień Strażaka, więc to jest ten moment, gdzie my możemy podziękować strażakom za tą służbę, dlatego że ta praca, którą cały rok wykonują, jest po prostu wzorowa, że mieszkańcom pomagają i tego też oczekuję, żeby dalsze nasze plany, nasze wspólne działania po prostu przynosiły to, o co nam chodzi, czy ratowanie życia ludzkiego i zdrowia, żeby mieszkańcy czuli się po prostu bezpiecznie. Tylko o to tym wszystkim chodzi. Dzisiaj w Komendzie Miejskiej obchodzimy dzień naszego patrona, świętego Floriana. Dzień strażaka, mówiąc potocznie. Bardzo się wszyscy na to cieszymy, ponieważ jest to taka uroczystość, można powiedzieć, podniosła. Tak? Dla nas wszystkich jesteśmy wszyscy w mundurach galowych, odświętnie ubrani. Nastroje są bardzo, bardzo radosne, ponieważ ponad 50 strażaków zostanie awans na wyższe stopnie służbowe. Rozdane również są medale, nagrody komendanta wojewódzkiego, nagrody komendanta miejskiego. Także wszyscy, którzy tutaj stoją w szyku, oczekują, że zostaną udekorowani bądź dostaną nominację na wyższe właśnie stopnie służbowe. Satysfakcja jest duża. Są to 4 gwiazdki na pagonie. To jest mój ulubiony stopień w tym momencie, bo go właśnie dostałem. Czas, który poświęciłem, już to jest ponad 10 lat w służbie i teraz tylko zostało mi dalej jakby działać tutaj w służbie, żeby dalej się rozwijać. W mojej sytuacji bo najcięższa jest czasami odpowiedzialność. Wiadomo, widoki i takie rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień na służbie, są czasami straszne, czasami sobie z tym radzimy sami, czasami potrzebujemy wsparcia psychologa, ale odpowiedzialność też za nasze działania są czymś, co działa. To, że dzisiaj dostajemy powiedzmy awanse, także medale, jest to powiedzmy podsumowaniem tej naszej pracy, którą pracowaliśmy przez cały rok. Nie jest to najważniejsze. Najważniejszym powiedzmy dla nas to jest to, że ludzie nas doceniają i za każdym razem co roku jesteśmy na wysokim powiedzmy poziomie, jest to nasze działanie, ale także to docenianie ze strony społeczeństwa. Skorzystam z okazji, że osobiście mogę złożyć życzenia z okazji Dnia Strażaka i podziękować za Waszą służbę, co niniejszym czynie. Przekażcie również te podziękowania swoim rodzinom. Pogratuluję Panu Komendantowi trudnej funkcji, pełnej odpowiedzialności za ludzi zgromadzonych nie tylko na tym placu, ale na terenie całego powiatu opolskiego i miasta Opole. Usłyszałem słowa, kiedy przekazywaliśmy ten samochód straży, tutejszemu oddziałowi, będziemy dbali. Właśnie w tej intencji. Dbajcie o nas, a pan komendant Kielar miał przyjemność wspomnieć o solidarnych w pomocy, w partnerstwie. Właśnie, proszę pełnić swą funkcję również w tym przekonaniu, że będziemy siebie wzajemnie wspierać w tym, za co odpowiadamy. Odpowiadamy za ludzi, za mienie, za to, co w naszym życiu najcenniejsze. Jak słyszę, gratulacje nie tylko ja zgłaszam, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Czy to jest łatwe? No to najlepiej zapytać mojej żony, kiedy gdzieś tam oprócz zwykłych służb, gdzie 24 godziny mnie nie ma i musi sobie właśnie z synem radzić sobie sama, dochodzą jakieś dodatkowe obowiązki, gdzie czasami z dnia na dzień trzeba zmienić jakieś plany, więc jest to, wydaje mi się, względnie trudne. Jest to miła część naszej służby, tak? Że mamy okazję, żeby się spotkać gdzieś tam co jakiś czas za jakieś tam zasługi, czy dostać jakieś właśnie wyróżnienia, czy awanse w stopniach. Olaf Stokłosa, czy chciałbym, żeby podtrzymał tradycję? To już wszystko zależy od niego, co wybierze w swoim życiu. Byłbym na pewno dumny, ale jeśli wybierze inną ścieżkę w życiu, na pewno będę go wspierał w tym.